Photoshop w najnowszej aktualizacji wypuścił nowe narzędzie, o którym chciałbym opowiedzieć Wam dzisiaj troszkę. Moje spostrzeżenia takie początkowe są. Photoshop chyba trochę przekombinował, ale o tym porozmawiamy sobie w trakcie lub po filmie, także zapraszam na dzisiejszy poradnik. Zanim przejdziemy stricte do poradnika, to musicie wiedzieć o jednym, żeby korzystać właśnie z tego narzędzia. Musicie zainstalować sobie Photoshopa Beta. W wersji alfa, czyli w tej normalnej wersji, po prostu tego narzędzia nie ma. I teraz zobaczcie, kiedy ja mam otwartego już Photoshopa Beta i przechodzę sobie bezpośrednio do zdjęcia, na którym chcę pracować, to żeby wybrać to narzędzie, o którym dzisiaj będzie mowa, czyli o pędzlu korekty albo adjustment brush. To muszę przejść do lewego menu, w którym są oczywiście wszystkie narzędzia. Znaleźć narzędzie pędzel lub też nacisnąć klawisz B na klawiaturze i w środku, w grupie tych pędzli, jeżeli przytrzymam lewy klawisz myszy, wysuwa mi się takie boczne menu i mam możliwość wybrania pędzla korekty, i to jest ta właśnie nowość, którą Photoshop wprowadził w najnowszej aktualizacji która pojawiła się kilka dni temu. I teraz co to jest ten pędzel korekty? Ano działa to bardzo podobnie jak warstwa dopasowania, czyli za jego pomocą możemy coś dopasować kolorystycznie. Albo zmienić mu barwę, albo usunąć kolor. Po prostu stosujemy warstwę dopasowania, ale za pomocą pędzla w troszkę szybszy sposób. Zobaczcie, jeżeli mam wybrany pędzel korekty, na górze pojawiło mi się tutaj kilka rzeczy do wyboru. Jest tutaj, na przykład, oczywiście przepływ, jest krycie to są standardowe rzeczy związane z pędzlem. Natomiast mamy tutaj też dopasowanie i z tego menu, które się wysuwa mamy możliwość wybrania właśnie warstwy dopasowania. Te same warstwy dopasowania znajdziemy oczywiście tutaj, na przykład jasność kontrast, czy ekspozycja, czy barwa nasycenie. Większość z tych warstw dopasowania, takich najczęściej używanych, znajdziemy właśnie w tym miejscu. Jest to po prostu szybszy dostęp do tych warstw, z których korzystamy najczęściej. I zobaczcie, jeżeli wybiorę sobie na przykład warstwę czarno-biały, Automatycznie mam oczywiście wybraną warstwę, na której pracuję, mogę sobie ją sobie skopiować, natomiast będę szczery, nie musicie tego robić w tym przypadku. Dlatego, że jeżeli zaczniecie robić cokolwiek na waszym zdjęciu, na przykład przybliżyć na oko, zaczniecie robić cokolwiek na, na waszym zdjęciu, zobaczcie, że. Ja zaczynam malować, czyli zaczynam za pomocą pędzla usuwać kolor, ponieważ mamy wybrane dopasowanie czarno-biały, więc usunę sobie kolor tutaj, właśnie z tego oka naszej kaczki. I teraz, oczywiście, jest to niedestrukcyjne, więc w każdym momencie możecie wrócić do tego, co żeście zrobili i możecie to poprawić. Więc wystarczy, że wybierzemy sobie drugi kolor w postaci czarny kolor, zakrywa. I zacznę sobie malować na tym, co przed chwilą zrobiłem. To zobaczcie, że ja to po prostu odkrywam z powrotem, dlatego, że jest to warstwa dopasowania. Mamy maskę warstwy, jest to niedestrukcyjne. W momencie, kiedy pomalujecie waszym pędzlem i zamalujecie to, co potrzebowaliście, macie możliwość oczywiście dopasowania sobie tego, ponieważ każda warstwa dopasowania ma możliwość właśnie używania właściwości. teraz, jeżeli chcemy, żeby nasz kolor był ciemniejszy, jaśniejszy, jakieś tutaj dopasowania, właśnie tych kolorystycznych elementów chcecie sobie poprawić, to za pomocą okienka właściwości macie taką możliwość, więc jeżeli ja chciałbym, żeby moje oko było nieco jaśniejsze, żeby tych detali było nieco więcej, zobaczcie, to wystarczy, że kolor czerwony i żółty poprawię, dlatego, że pod spodem zobaczcie, mamy tylko kolor pomarańczowy, więc są tam żółcienie, są tam czerwienie, ale jeżeli na przykład chciałbym zmienić kolor niebieski, to zobaczcie, że przesuwając tym suwaczkiem nie zmieniam nic, dlatego, że nie działamy na kolorze niebieskim. Mamy możliwość oczywiście zrobienia tego samego za pomocą warstwy do opasowania, tak jak było bo to do tej pory, zanim pojawiło się to narzędzie. By to zrobić, na chwilkę schowamy sobie tą warstwę, którą zrobiliśmy tutaj. Musimy przejść po prostu tutaj na dół, wybrać czarno-biały. Automatycznie zaciemnia nam się wszystko na naszym zdjęciu, ponieważ ta maska, ta warstwa została nałożona od razu. Więc teraz, jeżeli chcemy ją usunąć i zacząć malować tak samo pędzlem, to musimy nacisnąć na masce warstwy CTRL-I, czyli zrobić inwersję kolorów, wszystko schować i teraz wybieramy zwykły pędzelek. Zaznaczam maskę warstwy, i muszę mieć oczywiście kolor biały, żeby odkrywać to, co przed chwilą zakryliśmy. I za pomocą pędzla robię dokładnie to samo, co przed chwilą zrobiliśmy za pomocą pędzla korekty. Więc. Jest troszkę mniej kroków w przypadku pędzla korekty, oczywiście tutaj też możemy wybrać sobie tutaj okienko z właściwościami, zmienić te parametry, możemy wydobyć więcej kolorów, więcej kontrastu, zmienić tak samą maskę warstwy, jest to dokładnie to samo, tylko używamy więcej kroków. I teraz skasuję sobie na chwilkę te dwie warstwy, mamy z powrotem oryginalne nasze zdjęcie. Tych warstw tutaj mamy troszkę więcej, oczywiście jest jasność kontrast, jest możliwość zrobienia jaskrawość, barwa nasycenie, co jest bardzo fajne, ponieważ jeżeli wybierzemy barwa nasycenie i teraz po prostu zaczniemy malować na przykład po tutaj dziobie naszej kaczki. W tym momencie niewiele widzimy, dlatego że ten kolor jest bardzo podobny do pomarańczowego, więc wystarczy, że naćnie koloruj. Wybiorę sobie ciemniejszy kolor, mogę zmienić go na przykład na jakiś taki zupełnie inny, jaki bym chciał. Na przykład taki różowy i zacznę malować. I zobaczcie, w bardzo łatwy i bardzo szybki sposób zmieniliśmy kolor jakiegoś elementu na zdjęciu właśnie naszym. Oczywiście jest to w pełni edytowalne, więc wybieram sobie tutaj warstwę, mam możliwość zmienienia koloru w każdym momencie, w każdy odcień jaśniejszy, ciemniejszy za pomocą tego suwaka mogę zmienić. Całkowicie na czarno-biały, możemy zmienić bardziej intensywność ciemniejszy, jaśniejszy. Jest dowolność. Zrobiliśmy to właściwie jednym pędzlem, naciskając ten pędzel od razu możemy przechodzić do działania. A w przypadku, jeżeli zrobilibyśmy to za pomocą warstwy dopasowania, musielibyśmy włączyć warstwę dopasowania, zacząć malować, zmienić kolor, zmienić pędzel, zrobić inwersję. Tak to mniej więcej działa i taka jest różnica. Jeżeli spodobał Ci się ten film, to na pewno spodoba Ci się również ten o zmianie kolorów, ponieważ wytłumaczyłem to bardzo prosto i bardzo jasno i też się robi to za pomocą warstwy dopasowania, więc zachęcam do obejrzenia, a tymczasem na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia. Cześć!